Gdzieś koło godziny 10, może rano 9, podjechały samochody, takie niby ciężarowe, kryte benzentem, jakieś takie furgonetki, takie transporty. I tam na stojąco nas tam wszystkich wpakowali, chyba dwa samochody były na pewno. Nas tam było coś 16, coś tak aresztowanych z wiosek i z Bobrownik, też było dość sporo. Była też kobieta jedna, Stefania Rapsztyn, przeżyła. Chyba ją zwolnili po jakimś czasie też, bo czasem zwalniali. No i wiozą nas gdzieś, nie wiemy gdzie. Podwieźli nas, zawieźli nas do Sosnowca, tam pod drodze jakimś, bo coś tam poznał z tych uwięzionych, jaki Duda, paru nie przeżył, ten Duda, Bobrownik. Poznał, może jak my jedziemy chyba do Oświęcimia na tym, a tam z tyłu stał z karabinem, jaki dostał kolbę w plecy, roe, cicho ma być. Uspokojnie, no ona nam była rozmawiać między sobą. No i rzeczywiście przed bramę, nas zawieźli tam, Arbań Marszałek pod tą bramę, tam wyszedł taki karzeł więzień, taki prawda, tłumacz i wyszedł umundurowany SS-on, no chyba nie komendant, nie wiem, ktoś tam był, prawda, może i komendant, nie wiem. I przemawiał, a ten mały tłumaczył. Wiecie, gdzie jesteście, popatrzcie na bramę. Jak będziecie dobrze pracować, to przeżyjecie. A jak będziecie źle pracować, to patrzcie, tam się kopci, a ten to tłumaczy, ten mały. To przez COVID pójdziecie na wolność. No i po takiej odprawie, a przy tym do bloku, powtórzyć dalej, do bloku, do łaźni, już było popołudnie, była kąpiel, strzyżenie włosów i w tej kąpieli już tam byli też dowiezieni, na tej bramie to już byli też i Sosnowca, bo tam byli też Sosnowca, też, znaczy przepraszam, z Dobrowy Kącie Sosnowca, z Będzina, co byli aresztowani, nasz tak było w sumie gdzieś około 30. I Bobrownik jeszcze doszli z innych miast. W tej łazie kąpiel, rozbierać się, jakaś tam woda ciepła, nas umyli i ustawili, nakazali się ustawić w dwuszeregu. Przed w tej łazie, po nagu. Ja patrzę tak koło mnie, stoi ktoś koło mnie i ten ktoś się odezwał. Taki, gdzie ty jesteś? Okazało się, że to był mój wychowawca z klasy podstawowej Bobrownika, który już nie pracował w Bobrownikach jako nauczyciel. Przeszedł ze szkoły Bobrowskiej, był moim wychowawcą, liczył fizyki, uczył nas śpiewu, coś tam takiego. Prawdziwy nauczyciel z wykształcenia po wojnie, z tej powojennej Polski. Miał pełne studia skończone, bo byli też z awansu. No i stoję obok i co się będzie dziać. Z boku stał oficer SS, prawda. Przy tym oficer, bo oni chodzi, mieli broń przy pasie, mieli oficerskie buty, to wiadomo, że oficer, prawda, bo ci strażnicy to byli normalnych takich, prawda, ubiorach z karabinem, ale oni chodzili z krótką bronią. Gdzieś tam pokazał palcem dla któregoś z nas tam było coś 30 Polaka, żeby stali. A przed nami dwóch kapów tam jakiś było, nago, przy tym nie wiem, jakie tam mieli kąty swoje, czy czerwone, potem dostali, czy jakie bądź więźniowie polityczni mieli czerwone kąty. Oni, kazał jednemu wystąpić z tego, do tych kapów podejść. Jeden z tych kapów miał taki wąż ze silnym strumieniem wody. Nie wiem, czy ta woda była zimna, chyba zimna była. I lał mu w oczy, żeby go oszołomić, gdzie on się znajduje, prawda, przy tym. No jak szczycił pan do oczu takim strumieniem, pociśnieniem, to wiadomo. A to on tak się zasłaniał, a drugi go miał taki metrowy wąż, taki calowy gdzieś, prawo go po tym gołym ciele. Gdzie popadł? Po głowie, po plecach, po nogach, przy tym on się przewrócił, to go bili na leżąco. Z jego z miejsca, na nim z miejsca wyskakiwały pręgi takie bordowe. To no nie było na nim białego ciała. Okazuje się, że on jeszcze wstał, a myśmy patrzymy, prawda? To była taka pokazówka była. My patrzymy, no i zaczęliśmy się bać, że to będzie
Potem kogoś następnego wywołałem, ja się sam bałem, no nie. No ale on jeszcze się, on jeszcze żył. Ten SS-man powiada, no rozkaz potem po niemiecku, bo on cicha, powie rozumie niemiecki. Kazał go odwrócić twarzą do góry, podszedł do niego i na szyję mu naciskał, dusił go. Przy tym podusił, ale go nie udusił. I ten człowiek jeszcze wstał. I się kapłem powiedzieli, słuchaj, ty tu 3 dni nie wyżyjesz. Nie wiem, czy do niego to dotarło, czy nie.